Dzisiaj oficjalnie idę do najgorszego miejsca na świecie. Niestety. Cześć, witam Was w kolejnym filmie. W nowym roku pierwszy raz się widzimy. Mam nadzieję, że rok zaczął Wam się naprawdę super, z pozytywną energią i jesteście gotowi na nowe wyzwania. Ja sobie trochę odpoczęłam po całym vlogmasie i grudniowych trudach, ale jestem. I tak jak pewnie może się z Was część domyśla, najgorszym miejscem na świecie jest dentysta. I strasznie się boję, ale idę. Także trzymajcie mocno kciuki i widzimy się za chwilę. Jeżeli też nie lubicie dentystów, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i lecimy. A na dzisiejsze śniadanie szef kuchni poleca bagietkę czosnkową z pomidorkami, z octem balsamicznym i oliwą, kabanoski i mozzarellę z oregano. Uwielbiam takie śniadania. Ale zanim do dentysty, to właśnie odbieramy nowy samochód na ten tydzień. Będziemy testować takiego pięknego, niebieskiego Forda. No chociaż coś miłego przed tym dentystą. Dojechaliśmy już do dentysty. Mój nastrój nie jest dobry. Boję się. Patryk idzie ze mną. Bo sama bym nie poszła pewnie. Poszłabym. Już teraz mam ochotę wysiąść z samochodu i uciekać przed siebie. Nie można być takim tchórzem, no nie pierwszy, nie ostatni raz u dentysty. Tak, to jest moje noworoczne postanowienie. Chcę wszystkie zęby wyleczyć. Nie wiem w sumie, ile ich jest tam do wyleczenia. Dzisiaj się dowiesz. Dzisiaj się dowiem, co jest do zrobienia i ile to potrwa i ile to będzie kosztować. Zrezygnowałam z make-upu dzisiaj specjalnie. W razie gdybym uroniła łezkę z bólu. Ja już mam wszystko przemyślane. Nie przesadzaj. Nie przesadzam. Dobra, jest 13, jesteśmy trochę wcześniej, za 45 minut mam wizytę, ale już idziemy, także. Mamy już kolejny dzień, jest 11:20. Na dworze sypie śnieg, a ja mam nieco lepszy humor niż wczoraj. Szczerze mówiąc, nie miałam ochoty się do Was odzywać już wczoraj, bo po prostu wiadomość, którą otrzymałam od dentystki, kompletnie zwaliła mnie z nóg. Moja wizyta nie trwała długo, natomiast była bardzo kosztowna i to też mnie zwaliło z nóg, bo no, kilka stówek poszło na dosłownie półgodzinne spotkanie. Ząb tak jak mnie bolał, tak boli mnie cały czas i będzie bolał mnie jeszcze przez cały tydzień. A to dlatego, że będę miała usuwaną ósemkę. I jak ja to usłyszałam, że tego zęba już nie ma co leczyć, bo ósemkę i tak warto by usunąć, to byłam przerażona. Bo tyle, ile ja się nasłuchałam historii od ludzi, którzy mieli usuwane ósemki, że to boli i to niemało, to jak ja to usłyszałam i spojrzałam na tę dentystkę, która mi to powiedziała, to miałam ochotę uciec po prostu jak najdalej przed siebie. Także w poniedziałek mam zarezerwowane spotkanie z chirurgiem. A oto nasz nowy zakup. Jestem bardzo zadowolona, bo w końcu będziemy mieć działającą drukarkę. Nasza się zepsuła jakiś czas temu. No i jakoś tak nie było czasu tego problemu rozwiązać. I mamy. Wybraliśmy drukarkę z HP. Mnie się ona spodobała ze względu na to, że jest bardzo, bardzo malutka. Zobaczcie, jakie to pudełko jest małe. Zaraz ją rozpakujemy. To jest drukarka, która ma Wi-Fi i możecie drukować też wprost ze swojego telefonu czy z tableta, więc to na pewno będzie ułatwiało codzienne życie. Dodatkowo ma, normalnie to jest drukarka, skaner, więc wszystko ma, ale w takiej bardzo malutkiej formie i bardzo, bardzo się cieszę, że mamy taką małą, bo będzie można ją gdzieś później ewentualnie schować i nie będzie musiała też, wiecie, no stać gdzieś tam po prostu na widoku. Zobaczcie, jaki to jest maluszek. Tutaj zaraz będziemy montować tusze. Nie, no jest super fajna. A tu? Coś się tu... A zobacz, Patryk, tu jest ten podajnik. Dzisiaj mamy środę i wyglądam chyba dosyć
blado i niewyraźnie. I zobaczcie, jaką różnicę robi to, jak człowiek nie ma zrobionych brwi. A ich nie zrobiłam, ponieważ zaraz idę właśnie sobie zrobić regulację i henne. Dawno, dawno, dawno nie robiłam już henny, ale stwierdziłam, że chciałabym właśnie, żeby ktoś doprowadził te moje brwi do porządku, fajnie je wyregulował. No i też chciałabym właśnie te henne zrobić, żeby też te brwi wyglądały ok, nawet kiedy nie miałabym ich pomalowanych, bo to zawsze jakaś oszczędność czasu. Dodatkowo idę też na paznokcie, bo jeszcze mam świąteczne. Tak wygląda mój odrost na pazurach, także jak widzicie, jest już dosyć znaczący i bardzo widoczny. Ale pomijając ten odrost, paznokcie trzymają się świetnie. Absolutnie nic się z nimi nie stało. Wyglądają tak samo praktycznie jak po zrobieniu. Też często pytacie, czy ja mam przedłużane paznokcie. Nie, to jest mój naturalny pazur. Chciałam Wam pokazać moje nowe uzależnienie, czyli Happy Planner. Ja go kupiłam, bo pomyślałam sobie, że fajnie by było ogarnąć swoje życie. Muszę Wam się przyznać, że kompletnie nie jestem typem, który lubi planować i organizować. Zazwyczaj wszystko, co muszę zrobić, albo mam w głowie, albo zapisuję w telefonie. Ale chciałam właśnie mieć kalendarz, żeby przerzucić się na taki, no jeszcze bardziej zorganizowany tryb życia. I padło właśnie na Happy Planner. Ja rok temu też od nich kupiłam kalendarz, ale kompletnie mi się nie sprawdził. Praktycznie zapisałam tam może 10 stron. No była to porażka, ale do tego naprawdę się przyłożyłam. Dużo rzeczy tutaj powypełniałam, praktycznie wszystko. Więc jestem bardzo zadowolona, bo przynajmniej dobrze mi to idzie i dobrze się bawię. Nawet sobie zobaczcie, zrobiłam jakie profesjonalne water tracker, trochę takie bullet journal. Ja bym nie mogła tego prowadzić, więc jest to zawsze dla mnie jakaś metoda. Kupiłam sobie takie naklejki. To akurat nie są oryginalne naklejki z Happy Planera. Znalazłam je na Allegro. Naklejki są naprawdę super i właśnie tak sobie tutaj zorganizowałam przestrzeń, jeżeli chodzi o urodziny, o ważne daty, o imieniny. Naprawdę fajnie się to sprawdza. Jeżeli chodzi o sam kalendarz, to dla mnie jest świetny. Przynajmniej na razie jestem nim zachwycona. Zobaczymy, jak to będzie później, wiecie. Na razie to jest pierwszy miesiąc, więc podchodzę do tego mojego organizowania z rezerwą. Na razie mi to wychodzi, ale co będzie później, no to czas pokaże. To jest początek miesiąca, czyli mamy tutaj wstawkę graficzną i co miesiąc jest jakieś wyzwanie, więc tutaj na przykład listopad jest miesiącem wdzięczności i możecie sobie tutaj różne zadania wpisywać. Następnie jest rozkładówka całego miesiąca, co jest moim zdaniem bardzo fajne, bo tutaj przynajmniej u mnie się to sprawdza. Ja sobie wzięłam wersję tygodniową, bo jest też dzienna, ale w dziennej na pewno bym niczego nie uzupełniała. To by było zdecydowanie za dużo miejsca, byłoby to dla mnie zbyt przytłaczające, a taka tygodniowa rozkładówka jest dla mnie idealna. Dzisiaj mamy czwartek, godzina 13.14. Ja na 13.40 jestem umówiona na depilację laserową. Kolejny zabieg, chyba już siódmy. Całkiem nieźle udało mi się zaparkować. Dojechałam też przed czasem, także jest idealnie. Zazwyczaj jeżdżę do innego miejsca, więc trochę się stresowałam, jak będzie z parkingiem, bo no ciężko jest o miejsce parkingowe, niestety. Ale znalazłam, także jest super. Mam jeszcze chwilę czasu, więc mogę sobie do Was pogadać. Wczoraj byłam na brwiach i na paznokciach. Zobaczcie, jakie mam śliczne paznokcie. Ten to jest mistrzostwo świata, ta kratka brokatowa. I tutaj mam mat i taki błyszczący koniec, coś brokatowego. Paznokcie mi się bardzo podobają. Brwi też. Uważam, że są naprawdę spoko. Wyglądają może teraz dosyć mocno kontrastowo, ale spoko. Myślę, że i tak lepiej zawsze zrobić ciemniejszą hennę, bo ona i tak zaraz straci swoją intensywność, a przynajmniej na dłużej starczy po prostu. Minęło dokładnie 40 minut i tak jak ja zawsze jestem zadowolona z mojej depilacji laserowej, tak teraz po prostu jestem tak niezadowolona z tego zabiegu, że aż muszę Wam po prostu powiedzieć, żebyście się przypadkiem nie nadziały. Czuję się tak sfrustrowana po tym zabiegu, że muszę się wygadać. No i padło na Was. No trudno się mówi. Jak wiecie albo nie wiecie, ja chodzę do salonu depilacja.pl. Na początku chodziłam na Wolę, ale nie pamiętam dokładnie, jaka to była ulica, ale ten salon przeniósł się na Orlą. Ja mówię tutaj o Warszawie.
I tam jest naprawdę super. A teraz przyjechałam na Mokotów, na Aleję Niepodległości, ponieważ po prostu tam, gdzie ja chodzę, nie było wolnych miejsca, ja miałam też długą przerwę, no po prostu stwierdziłam, że umówię się do jakiegokolwiek salonu, byleby po prostu przyspieszyć ten proces. I poszłam tutaj na Mokotów i jestem bardzo niezadowolona. Naprawdę, bardzo, bardzo niezadowolona. Przez te 40 minut słowem się praktycznie nie odezwałam, więc muszę się teraz wygadać. Wiadomo, że salon salonowi nigdy nie jest równy. To są różne oddziały, różne filie, więc po prostu to, na jaką osobę traficie, to już jest no, wasza indywidualna sprawa albo wasz problem, jak już w tym przypadku. Ja chciałam tylko powiedzieć, że z całego serca odradzam Mokotów. Tam na pewno pracuje kilka pań. Nie wiem, jak ta pani, z którą ja miałam dzisiejszy zabieg, ma na imię, więc niestety nie mogę wam imiennie odradzić. To jest sieciówka i oni mają odpowiednie standardy, których się uczą na szkoleniach. To znaczy, jak mają się z klientem witać, jak mają przystępować do zabiegu, jak mają postępować w trakcie zabiegu, co mają zrobić po zabiegu. To wszystko to nie jest wymysł jakiegoś pracownika, który tam pracuje, tylko to wszystko jest im wpojone, to wszystko jest im przekazywane, tego są nauczeni, takich podstawowych ram swojej pracy. Tutaj tak naprawdę czułam się jak kawał mięsa i to dosłownie, kawał nawet nie mięsa, tylko mięcha. Ta pani mną rzucała, ten laser na mnie tak przykładała, odczepiała, jakby w ogóle nie było kontaktu cały czas z ciałem, przynajmniej ja tego zostałam na studiach nauczona, że jak się kogoś ma na zabiegu, to jedna ręka zawsze powinna być przy pacjencie, przy kliencie, pacjencie. Tutaj tego nie było, ta pani o tak robiła mi ten zabieg, ten laser mi tak strzepała o skórę, odrywała. Ja mam też ten problem, że mnie te zabiegi bolą, więc zawsze proszę o okład. I zazwyczaj, przynajmniej z tym się spotkałam do tej pory, naprawdę byłam już u kilku pań, ten okład jest trzymany przez panią. A tutaj miałam, proszę sobie przytrzymać. I wiecie, no proszę sobie schłodzić rękę. Ręka jest dosyć duża i się pytam, a pani będzie zaczynać od góry czy od dołu? No bo jest to znacząca kwestia, no bo gdzie mam sobie chłodzić tę rękę? No tam od dołu. Okej. Okay. I musiałam sobie to przykładać, wiecie, to jest niewygodne, bo ja leżę, też nie mam jak sięgnąć do wszystkich partii ciała, żeby sobie je schłodzić. Jeżeli chodzi o bikini, to po prostu bolało mnie cholernie, a pani nawet raz nie zapytała, czy wszystko w porządku. Wiecie, to jest pytanie, które chociaż raz, moim zdaniem, powinno się pojawić w trakcie całej wizyty, czy wszystko jest w porządku, czy dobrze się pani czuje. Bo różnie to może być. To bikini chłodziła mi na takiej zasadzie, że przyłożyła mi to do jednej strony, ten okład, potrzymała, nie wiem, z 3 sekundy, znaczy położyła go tak, bo ja musiałam sobie go trzymać, po czym w ogóle zaczynała przykładać mi ten laser w zupełnie innym miejscu, które nie było schłodzone. Jakby serio? Ja na całe ciało, bo chodzę na całe ciało, no prawie, mam zawsze zarezerwowane 1,5 godziny. I to jest czas, który ja mam zawsze zarezerwowany, bo wiem, bo po prostu tak zapisują. No bo tyle jest przewidziane na tyle partii ciała. A tutaj miałam ten zabieg wykonany w 40 minut i pani się bardzo spieszyła. A w międzyczasie robiła 1500-1900 rzeczy i no, wyglądało to mniej więcej tak. No pani chce przyłożyć ten okład, no to ja trzymam, a ona tak, no tu mi trochę tam postukała tym laserem, tu sobie odeszła, coś zrobiła w telefonie, tu sobie odeszła, coś zrobiła w grafiku w komputerze, tu sobie otworzyła jedną szufladę, tu drugą szufladę. Ja miałam wrażenie, leżąc na tym fotelu, że ona zaraz wyciągnie mopa i zacznie zmywać podłogę. Ona była tak kompletnie rozkojarzona i niezainteresowana mną, że to jest po prostu tragedia. Znam już o tym od 10 minut ponad. Podejrzewam, że osoby, które w ogóle nie chodzą na depilację albo nie mają takiego zamiaru, są niezainteresowane. Także przepraszam, jeżeli was znudziłam, ale naprawdę to są ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo no, to jest po prostu wasz komfort i wasze bezpieczeństwo. Jeżeli wy nie czujecie się bezpiecznie w rękach no, osoby, która jest profesjonalistą w tym, co robi, pracuje w tym na co dzień, to oczekujecie najlepszej obsługi. Ja się bardzo zawiodłam, nigdy więcej tu nie przyjdę. No i tak, mogę podsumować to jednym stwierdzeniem. Czułam się jak
kawał mięcha. Hej, hej, wiem, że jest ciemno i to światełko wcale nie nadaje najlepszego klimatu, jeżeli chodzi o nagranie, ale chciałam już się z wami w tym filmie pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, jak tam wasz nowy rok. Wiem, że już trochę minął, ale zawsze to jeszcze mamy pierwszy miesiąc, więc można się chwalić, jak ten pierwszy miesiąc mija. My widzimy się już w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa! It's not your fault and you don't deserve